W przeszłości wszechświat uważano za względnie prosty. Było Słońce, Ziemia i Księżyc, trzy najbardziej oczywiste ciała. Były też gwiazdy pojawiające się co noc, stale w tych samych konstelacjach. Oprócz tego istniało pięć cudownie tajemniczych obiektów, pięć widocznych gołym okiem planet. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn gonią się po niebie, każdy w swoim tempie, napędzani przez nieznane siły. Z czasem człowiek, gatunek ciekawski i dociekliwy, odkrywał coraz więcej, a obiekty, o których przed momentem wspominałem, czytając fragment opisu, okazały się ziarnkami piasku w wielkiej kosmicznej piaskownicy. W tym odcinku opowiemy sobie o największych obiektach, jakie człowiekowi udało się odkryć. Zainspirował mnie do poruszenia tego tematu dziewiąty rozdział tej książki. Jest to nowość od wydawnictwa Feria Science, która premierę ma w dniu dzisiejszym. Objąłem tę książkę moim patronatem i szczerze polecam. Znajdziecie tutaj 10 niesamowitych rozdziałów, które wprowadzą Was w historię badań kosmosu, a także ukażą najnowsze odkrycia, które być może okażą się w przyszłości przełomowe. A teraz przejdźmy do największych obiektów we Wszechświecie. Jowisz. Największa planeta Układu Słonecznego posiada zaledwie 95 stutysięcznych masy Słońca. Jednak wokół innych gwiazd także krążą ciekawe światy. Okazuje się, że wiele egzoplanet jest większych od Jowisza. Największe egzoplanety mogą posiadać masę około 30-krotnie większą od tej planety. Jest to około 28 tysięcznych masy Słońca. Planety te są tak duże, że czasami klasyfikuje się je jako brązowe karły, czyli obiekty gwiazdopodobne, w których nie zachodzą reakcje przemiany wodoru w hel, ale są one zdolne do syntezy deuteru, przynajmniej na początku swojego istnienia. Pozwólcie, że nie będę przytaczał nazw tych planet, ponieważ nie są one zbyt chwytliwe. Podejrzewam, że każdy z Was słyszał o gigantycznej gwieździe Betelgeuse z gwiazdozbioru Oriona, która jest na końcu swojego życia i w każdej chwili może wybuchnąć jako supernowa. Mimo że jest ona ponad 1000 razy większa od Słońca, nie należy nawet do pierwszej dziesiątki największych gwiazd we Wszechświecie. Największa gwiazda, jaką udało nam się zaobserwować, nosi nazwę UY Scuti i znajduje się w gwiazdozbiorze Tarczy. Jej szacowany promień wynosi prawie 8 jednostek astronomicznych, czyli 1700 promieni Słońca. Gdyby zamienić naszą dzienną gwiazdę na tego olbrzyma, to jej powierzchnia wystawałaby poza orbitę Jowisza, być może wchłonęłaby także Saturna. Mimo że jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd w naszej galaktyce, nie zobaczycie jej gołym okiem na nocnym niebie. Do tego potrzebny jest mały teleskop lub lornetka, a wszystko z powodu jej znacznej odległości od Ziemi. Znajduje się 9,5 tysiąca lat świetlnych od nas. Jednak pamiętajmy, że gwiazdy tworzą skupiska, które nazywamy galaktykami. Ciekawi Was, jaka jest największa galaktyka we Wszechświecie? IC-1011 to olbrzymia galaktyka eliptyczna znajdująca się w gwiazdozbiorze Panny ponad miliard lat świetlnych od nas. Została skatalogowana pod koniec XIX wieku i do tej pory żadna inna galaktyka nie okazała się większa od niej. IC-1011 powstała z połączenia wielu mniejszych galaktyk. Zbudowana jest głównie ze starych gwiazd, a nowe tworzą się sporadycznie, więc będzie na przestrzeni milionów lat przygasać wraz ze śmiercią kolejnych gwiazd. Jej średnica wynosi 4 miliony lat świetlnych. Dla porównania odległość od nas do galaktyki Andromedy wynosi 2,5 miliona lat świetlnych. Jednak galaktyki nie są największymi obiektami we Wszechświecie. Formują się one w skupiska nazywane gromadami galaktyk. Droga Mleczna należy do gromady nazwanej Grupa Lokalna. Tworzy ją kilkadziesiąt galaktyk mających łączną długość około 10 milionów lat świetlnych. Gromady galaktyk tworzą supergromady. My należymy do supergromady Lanikeia o średnicy 500 milionów lat świetlnych. W jej skład wchodzi około 100 tysięcy różnych galaktyk. Jednak istnieją jeszcze większe struktury nazywane włóknami. Rozciągają się one w przestrzeni kosmicznej na setki milionów lat świetlnych i wyglądają jak olbrzymie nici. Stąd nazwa. Są skupiskiem gromad oraz supergromad galaktyk. Tworzą granicę pomiędzy olbrzymimi kosmicznymi pustkami. W 2013 roku odkryto Wielki Mur w Herkulesie Koronie Północnej. Jest to obecnie największa znana struktura we Wszechświecie. Jej wielkość szacuje się na 10 miliardów lat świetlnych. Skoro wspomnieliśmy o pustkach, to warto przytoczyć jeszcze pustkę KBC.
pustki to ogromne obszary przestrzeni kosmicznej, praktycznie pozbawione materii, rozciągające się pomiędzy wspomnianymi włóknami. Znajduje się tam bardzo niewiele galaktyk. Pustka KBC ma średnicę około 2 miliardów lat świetlnych. Jednak bardzo niewiele galaktyk to pojęcie względne. Część naszej supergromady wraz z grupą lokalną leży właśnie w pustce KBC. Droga Mleczna znajduje się w odległości kilkuset milionów lat świetlnych od jej centrum. W skali wszechświata żyjemy w miejscu dość odosobnionym. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie wspomniane obiekty czy struktury wszechświata leżą w granicach jego widzialnej części. Inaczej nie bylibyśmy w stanie ich zobaczyć. Być może poza horyzontem istnieją o wiele większe gwiazdy, galaktyki czy gromady galaktyk. Jeśli interesujecie się kosmosem i chcecie wiedzieć więcej na jego temat, to przypominam, że dzisiaj premierę ma książka Ale kosmos, nieznany wszechświat w 10 rozdziałach. Link po więcej informacji zamieszczam w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.